to, że Lil Musty odrzuciła naszą propozycję finansową odnośnie obrony pasa. I wiele osób pyta o kolejną walkę Lil Musty, ale niestety, tak jak wielokrotnie podchodziliśmy do rozmów, złożyliśmy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję dla Anieli. No ale jej żądania były tak wielkie, tak przekraczające przyjęte przez nas normy i standardy wypłat, oczywiście, że no nie udało nam się znaleźć wspólnego języka. Było to po prostu niemożliwe. Lil Musty odrzuciła naszą propozycję, a ponieważ wcześniej nie była aktywna przez ponad rok, no to byliśmy zmuszeni podziękować jej za to. Więc można powiedzieć, że... Znaczy, pas został odebrany, tak? Więc aktualnie w Fame MMA kobiet nie ma mistrzyni. Pas został odebrany, pas jest w chmurze, można to tak nazwać. I wyjaśnię ci, jak...